Czeski miliarder zginął w katastrofie śmigłowca. Nie żyje Peter Kellner. Miliarder zginął w katastrofie helikoptera. Czeski miliarder Peter Kellner leciał śmigłowcem do ośrodka sportów zimowych Todrino Mountain Lodge na Alasce. Do tragicznego wypadku doszło w rejonie lodowca Knik, około 80 km na wschód od miasta Anchorage. W katastrofie śmigłowca zginęło łącznie 5 osób, 2 Czechów i 3 Amerykanów. Jedna osoba przeżyła wypadek i w krytycznym stanie trafiła do szpitala w Anchorage. Maszyna przewoziła grupę narciarzy i ich przewodników, informuje AP. Na pokładzie śmigłowca znajdował się miliarder Peter Kellner. Jego śmierć została potwierdzona przez należącą do niego grupę inwestycyjną PPF. Informujemy z najgłębszym smutkiem, że w sobotę 27 marca w wypadku śmigłowca w górach na Alasce zginął tragicznie założyciel i właściciel większościowy grupy PPF pan Peter Kellner, podano w komunikacie. Śmigłowiec przewoził pasażerów w ramach wyprawy heliskingowej, sportu ekstremalnego polegającego na zjazdach narciarskich na nieoznakowanych trasach, dokąd narciarze docierają z pomocą helikoptera. 56-latek zajmował pierwsze miejsce na liście najbogatszych Czechów magazynu Forbes. Jego majątek był szacowany na około 17,5 miliardów dolarów. Biznesmen razem z partnerami wzbogacił się na prywatyzacji firm państwowych w ramach transformacji ustrojowej. Za pomocą swojej spółki PPF był m.in. większościowym właścicielem operatora komórkowego O2, właścicielem telewizji TV Nova, a także banku i firm ubezpieczeniowych. Peter Kellner był żonaty, miał 4 dzieci.